Jacek Murański przerywa milczenie. Dowiadujemy się tam, że to pan Jacek znalazł martwego syna i na jego barkach spoczywało poinformowanie reszty rodziny o tragedii. Dodatkowo pan Murański podkreślił w tym wywiadzie, że wiele portali i różnych osób zaczęło rozsiewać fake newsy, że było to samobójstwo. Tak. W sensie nie są tylko przedawkowane. Przedawkowane. Stricte, że przedawkowane. Tak. Pan Jacek dementuje i podkreśla, że to wszystko nieprawda i ludzie chcą żerować na tragedii. Chodzi tutaj o lawinę artykułów oraz filmików, gdzie powielane są fałszywe informacje. Czytaj, nie wiem, ale się wypowiem. Pan Jacek w wywiadzie powiedział, że walki z Marcinem Neumannem nie będzie. I jeżeli chodzi teraz, bo wiem, że dużo ludzi insynuuje tam, że Jacek może mówić nieprawdę i tak dalej, ale nikt z nas nie jest totalnie zobligowany do tego, żeby w ogóle jakby oceniać to, czy to jest prawda, czy nie. Właśnie dziwił jeden fakt jeszcze, jak mam skomentować tą sytuację, że ludzie w ogóle mówili o tym, że to przez friki, jakieś stary narko i tak dalej, wiesz o co chodzi, to jest mega chore, bo nawet kurwa Jóźwiak, co zacytuję jego słowa, powiedział, że friki wręcz wyciągają stary sportowców z nogów, kurwa. W sensie... No generalnie influencerów. Żeby zacząć... Mój przykład nawet, ty jesteś teraz, wiesz, zdrowy ziomek, nie?